No, witam, witam w kręcinku z Farming Center 22 oczywiście. Jak pięknie widzicie, Kejsik. A jak Kejsik, to wiadomo, że M-Krik. A jak M-Krik. No, nie tu. Da się to jakoś cofnąć? Dobra, da. Bo mnie się pomyliło z setwowym. Bo nie w tym miejscu dają. Bo ja tutaj dać sobie na dworze, a nie w kabinie. No i dobra. Plan jest taki na dzisiejszy odcinek. Włączę GPS. Nie. Dobra, tego krzaka będę musiał się pozbyć malowaniem, ale. Bo on mi trochę na pole wchodzi, ale to może go zostawię, pomyślę. Plan jest taki, że muszę powiększyć te pole. No i później będę jeździł prawdopodobnie z siewnikiem. Ale to nie na tym polu. Mówię, plan jest taki, że chciałbym to prasować. Skończyć. A z siewnikiem sobie później pojeżdżę. Z siewnikiem to wiecie tam. Też nie chcę za dużo siewów robić. To taki dodatek, bo na wiosnę chyba będę siał znowu soję. Chcę sobie dowalić tej soi, żeby tak konkretnie tej soi było. Bo ja chcę tą serię pchać do przodu, bardzo. Zresztą nawet widać, że chcę pchać do przodu, bo ta seria jest zacofana. Najbardziej chyba. Przecież pod względem ciągników to mam w sumie najlepsze, prawie że. Nie wliczałem Valerona i tego Maseja mojego. Maseja z Niewolanym, można powiedzieć. Bo tam to one robotę robią, to ja wiem o tym, ale. Ja mówię, mi tutaj brakuje na tę serię do szczęścia tylko jeszcze pole 39 i 37 tak naprawdę, żeby mieć tutaj jeden wielki kawał i tyle. Jak będę miał ten wielki kawał, to. Ale mówię, ja to soję będę miał wykupiony, więc. Dlatego mi ta soja chodzi po głowie, żeby jak najwięcej tej soi zasiać. Wtedy miałem chyba 300 ton, czy tam 200 ton soi, jakoś tak. 200 ton chyba miałem, no, chyba 200 miałem, bo. Bo ja to sprzedałem za 4,5 tysiąca chyba i miałem 900 tysięcy, no, jakoś tak to było. Więc teraz jakby dało 500 ton soi ze wszystkich pól. Oczywiście oprócz 50. 6 i 57, bo to będzie jedno pole rzepaku, bo zawsze trochę rzepaku. O, patrz, tu mam jeszcze pole. A co to jest za pole? Tam coś rośnie? Ty! Tam słonecznik rośnie. Ja zapomniał o tym polu. O, ale będzie soi. Nie, bo chciałem, wiecie co? Bo chciałem od razu sobie po tych siewach rzepaku tak naprawdę zwałować to. Ja chciałem już sobie przeskoczyć do. Chciałem sobie już do listopada przeskoczyć, żeby sprzedać plony. A tak patrzę, kurde, coś mi 31 się świeci na zielono. Ja zapomniał, że ja to kupił w ogóle. A, bo ja to soi kupiłem. Dobra, bo ja to soi kupiłem, bo kupiłem 38 i wtedy jeszcze miałem pieniążki, to na 31 starczyło. Nie, 72 to jest moje pole, to wiem. I chyba będę musiał powoli. Skoro ma teraz ten kombajn, to będę już musiał powoli tego mojego case'a zmienić znowu. Tego mojego mniejszego case'a zmienić na jeszcze większy kombajn. Kolejny. No, chyba tak trzeba będzie zrobić, bo ja tych soi nie skoszę. Trzeba będzie sobie z transportem powoli ogarnąć, bo te moje dwie małe brandnerki to one tak. Za dużo to tam one nie wezmą. Więc na branderki będą do Żendira, tak, ale. A ja mam chyba. Dobra, ja mam tą dużą Rolanda, piszę tą przyczepę. Dobra, to ja mam przyczepę, dobra. Mi się pomyliło. Się serio porąbały. Myślę, że nie mam przyczepy, a jednak mam przyczepę. Mam tą dużą Rajsia. Tak, ja mam tutaj dużego Rajsia, tą 57 ton. I tego Rolanda 57 ton. Do case'a, przecież czerwony jest. No. To teraz wszystko pasuje. No i dobra, tutaj trzy kostki na ogół. Jedno pole rzepaku, więc a nie mam presji tutaj sobie, bo wszystko na wiosnę zostawiam sobie. Więc kiedyś muszę zostać, to jest taka, w sumie to powiększenie pola to była taka dodatkowa robota. Bo to nie miała być główna robota. Nie, prasowanie słomy też nie jest główną robotą. Czy główną, no w sumie to prasowanie słomy jest bardziej główną robotą, bo. Muszę się jej pozbyć z pola.
Przecież je pozbyć z pola po to, aby mógł już tutaj sobie pozbierać te kostki i przygotować sobie pole na wiosnę. A z tego co patrzyłem, to wapno tylko jest tutaj na tym obrzeżu pola, więc w sumie nie będę tego wapnął, bo poczekam sobie, że będzie 56 albo 7 do wapnowania. Nie wiem, czy 57 w poprzednim sezonie nie była wapnowana, więc teraz było równo koszone, więc tak jest powiększone. Ale zresztą ja tam będę się jeździł, to ja wam pokażę, jak to wygląda. A mi bardziej chodziło o skład gleby. Ale tak jak mówię, tylko tutaj jest powiem, i tutaj 40 jest do wapnowania, ale 40 nie będę wapnował, no bo nie opłaca mi się. Bo jest za mało. Dobra. Fajnie to wygląda. Fajnie ta mapa już powoli się zaczyna robić niebieska. No tutaj jest dość dużo terenu zrobione, ale... Ale o to chodziło, żeby jak nie więcej tego terenu mieć. Mówię, soja jest głównie teraz pod zarobek zrobiona. Soja jest głównie pod zarobek zasiana. I teraz jak zasieję tą soję, powiedzmy 500 ton będę miał. Nie wiem, czy tyle będę miał, ale chciałbym bardzo. Tu stwierdziłem, że na tej serii sobie pojeżdżę normalnymi prasami jeszcze. Dopóki nie mam tej nowej obory. Na tyle krów. A krowy będę prawdopodobnie na 35 sobie robił. Tutaj sobie postawię oborę i silosy i te wszystkie stogi. Więc będzie luks. Będzie luks torpeda, ja wam mówię. No i fajnie idzie to pracowanie słony. W ogóle tamtym żniwnym odcinku, w którymś, to ty też miałem prasowanie słomy, i to tylko kawałek w sumie. I kurde, no nie wiem, jaką miniaturkę zrobić. Albo John Deere z prasą, albo John Deere z siewnikiem. Chcę pojedynczą miniaturkę zrobić po to, aby żeby nie było na rypanu tej miniaturce. Zazwyczaj starałem się pchać wszystko na miniaturce, co było na odcinku robione. Ale teraz stwierdziłem, że... Że sobie odpuszczę i chyba tylko zrobię miniaturkę z John Deere'em. O, bo nawet dość ładnie to wygląda. O, nawet w offsetach nie miałem sobie na niego patrzeć. Dobra, niech przeminie mi to jakaś kostka. Bo sobie ładną miniaturkę chcę zrobić. Żeby kostka w tle była. Mam nadzieję, że tutaj pójdę na lewy zaraz. O. Dobra, miniaturka zrobiona. Więc w sumie chudy już mogę sobie włączyć. Oddalić trochę kamerę, o. Możemy sobie pracować dalej tak naprawdę. Jest godzina 10:47, więc mam w sumie jeszcze 20 parę minut. Więc chcę jak najszybciej to spracować. No bo ja muszę iść zaraz na obiad. Trochę długo na tym Lengradzie mi zeszło. Bo to też moja trochę wina, bo ja za długo spałem. Bo jakbym spał tak z pół godziny krócej, to bym był idealnie wyrobiony. Bo bym pewnie sobie jeszcze save'a z Lengrada przygotował pod kolejny odcinek. Ale dobra, minęło. Zależy, o której ten przyjaciel wróci do domu. Czekam. Dobra, jedę. Tak lubię tego John Deere'a. Nie, brakuje mi jeszcze czynników tutaj. Jakiejś siódemki najlepiej. Jakiegoś 7R mi jeszcze tutaj brakuje John Deere'a. Wtedy już bym był w sumie zadowolony. Bo bym miał szóstkę i siódemkę i ósemkę pewnie. John Deere. Ale mówię, kombajn musi nowy wyjechać. I to taki dość duży, potężny. Dość duży, potężny kombajn tutaj wjedzie. Po tym case'ie moim. To już wam mogę z góry powiedzieć. Bo już nawet wiem, jaki kombajn kupię. Nie będę mówił głośno. Bo ten odcinek zobaczycie dopiero za tydzień. Znaczy, no nie ten, tylko... No nie, no, przecież jeszcze zanim będzie odcinek z
O, to jeszcze ze 2 tygodnie zejdzie, zanim będzie śnieg ze żniw, bo teraz jest ważniejsza robota, czyli zima. A na zimę sprzedaż sorgan, znaczy pewnie jakąś wstawkę sobie tylko nagram ze sprzedaży. Wiadomo, wstawkę sobie nagram ze sprzedaży i tyle. Bo przebijanie czasu trochę tutaj zejdzie tak naprawdę. Krowy mam chyba ogarnięte, ale wiadomo, jak będę przebijał czasem, to też gnojówka, właśnie. Ja miałem coś z tym gnojówką zrobić. Ja ją będę musiał prawdopodobnie sprzedać. TMR-u mam jeszcze 17, no to tam jeszcze TMR-u mogę skręcić sobie. Ale to one powinny wystarczyć, to jest, to te w korytarzu powinno im wystarczyć. Mleko 22 tysiące litrów. A we wrześniu jest najlepsza cena mleka. Więc będę musiał sobie jakąś beczkę wypożyczyć. Albo po prostu kupić. No bo ja nie mam żadnej beczki, nie na mleko ani nic takiego. No nie, nie mam. A skoro takich rzeczy nie mam, to trzeba będzie kupić. Albo na pierwszy sezon wypożyczyć. Muszę zobaczyć, czy na pewno jest mleko. Jutro. Bo mi się wydaje, że mleko jest 2200 we wrześniu. Już sobie dzisiaj mógłbym też wywieźć, ale no. Ale jutro czekaj, to jutro powinna być wyższa cena nawet tego mleka. Najwyżej stracę. Trudno, najwyżej stracę. Sieję specjalnie w sierpniu w sumie. Ten rzepak, po to aby był szybko na wierzchu, czy na wierzchu, no po to aby szybko go zgolić, no sobie mogę na sierpniu go zgolić, jak na dobrą sprawę, tak. Ale jednak chyba wolę, jak w lipcu są żniwa, tak jakoś. Wtedy jak są w lipcu, to mogę sobie pole rozplanować, w sumie tak nie rozplanuję, bo to i tak teraz będzie wszystko koszone. Tak teraz wszystko będzie w październiku koszone, więc... A potem na pewno sobie to w październiku rozdzielę, te pola. Że część sobie smrznikiem zasieję na wiosnę. No po rzepaku przydałoby się smrznik ogarnąć na olej. No i wtedy bym sobie ogarnął na pewno jakieś pole ze smrznikiem. Ty! Czyli co? W komputerze mi zegarek idzie od 3 minuty szybciej? Gdzie na to wychodzi? Albo mi w telefonie za wolno idzie ten zegarek. Ja już teraz w końcu nie wiem, która jest godzina. Czekaj, bo... A nie, dobra. Nie, dobrze idzie, dobrze. To mi się po prostu telefon zwiesił przez chwilę. Patrzę, jest 10:49. A u góry patrzę, jest 10:52. Mówię, coś mi tu nie pasuje. Już chciałem do kruka napisać, która jest godzina, ty. Ale patrzę, wszedłem na zegara. Nie, mi się zegarek odświeżył w telefonie. I teraz czekaj. Nie, no przecież systemowy ten i ten tak samo chodzi. Czekaj, bo jest... 10:53 w tym momencie. Tu i tu jest 53, dobra. Więc dobrze chodzi. No. I kurde, takiego mindfucka wszystkim nie wiem. Czemu u góry jest 51 już? Tam 52 prawie było? A na telefonie pokazuje, że jest 10:49, nie? Mówię, o kurde. Nie, jednak dobrze, że miałem tylko sobie zrobiłem ze prasowania, no bo jednak tego prasowania jest troszeczkę więcej. A w sumie drugiego John Deere'a, czyli... A, drugiego John Deere'a. Teraz tego John Deere'a mogę sobie ogarnąć do wałów tak naprawdę. Chyba tak nawet zrobię, wiecie? Że przejadę sobie z wałami tam. No może to jest wyjście. No tam z wałami będzie jechał pewnie z 19, bo nie wiem na jaką prędkość sobie wałów sobie. Bo dodałem sobie tego moda, bo chciałem dodać sobie tego moda głównie pod wały, o. Żeby wały sobie skręcić.
A jak mówimy o skręcaniu, sobie ustawię w sumie trochę większą prędkość tego prasowania, żeby też to jakoś sprawniej poszło. Myślę, że nie powinniście być na mnie źli za to. Bo te duże, nowe prasy w sumie mogą jechać 20 na godzinę. Czy 24 to nie wiem, ale 20 na pewno by poszły. No i zaraz lepiej to prasowanie idzie. A zwiększyłem prędkość o 7 chyba, tak? Bo było 17, no. Było 17, no to o 7 zwiększyłem. Zara, jaka różnica w robocie, nie? Jakbym od razu miał 24 od początku, to ja bym teraz za to miał poprasowane, a tak to... Muszę chyba tę serię, ten mod dodać sobie. Siemnik też muszę sobie zwiększyć, bo tam jedzie 18, więc muszę sobie go zwiększyć do 20 chociaż. Mówię do 20, żeby chociaż 20 jechały. No bo wały jadą 20, to wypadałoby siemnikiem też jechać 20, nie? No kurde, tak jadę i nie ma końca tego prasowania, a tyle pokosów jeszcze. Dobrze, że przypomniało mi się o tych wałach, że powiedziałem, że będzie wały 20 na godzinę będą jechać. Dobra, starczy w sumie ta 18. Trzeba czas zmniejszyć. Tam 20 minut się będzie jak nic. Na tamtym polu. W sumie dość dużo zostawiłem tego prasowania sobie. Bo całe pole. Ale... Ale nie ma tego złego. Bo wtedy co by było koszenie i prasowanie miało być, no to ja tak naprawdę tam zrobiłem tylko ze 3, może 4 przejazdy. Bo to malutkie pole sprasowałem, to tam też za dużo nie było tych pokosów. No a tam no może z 5-6 minut pojeździłem z prasą, więc... Ogólnie plan rzepak miał być gdzie indziej, ale... Bo miałem szybko sobie kostki pozbierać i na 38 miał być rzepak, ale stwierdziłem jednak, że zrobię sobie na 56-57. Bo to jest nowe pole połączone, powiększone, więc myślę, że fajna akcja by tam będzie. A zostało mi tu 2, 4, 5 pokosów, więc raz, dwa to będzie sprasowane teraz. No jak będzie sprasowane, to mówię, zapinam wały i jadę na pole. Tam sobie posieje, to oczywiście na pracowniku będzie jeździć sobie siewnik. Wały będą na pracowniku sobie jeździć. Zwykłym. Bo zwykły pracownik mi to ogarnie. Nie potrzeba na tamto pole, które skleja. Bo... No bo ja będę siał ręcznie, tak? Paskami. Będę jechał tak w sumie, jechał siewnikiem tak, jak on będzie to wałował, więc... A jakbym miał sprawić sobie kuspleja, to pierw dwa razy dookoła pola bym musiał objechać siewnikiem. Potem dopiero paskami, nie? A tak to sobie pojadę tak jak ja chcę i tyle. Ciekawe, czy ja w ogóle tym siewnikiem będę mu oskakiwał od tych wałów. No niby 3 metry siewnik jest większy od wałów, tak? Ale jak będę jechał taką samą prędkością praktycznie, to ja w sumie trochę na nawrocie na drobie. Na nawratach nawrócę. Na poprzeczniakach trochę zrzyskam, bo ja trochę szybciej będę nawracał, bo on będzie musiał jechać tak. Znaczy, no nie będę pokazywał palukiem, ale to tak nigdy nie widzi. To on będzie musiał jechać do przodu, potem nawróci. To sobie cofnie, opuści te wały, więc ja będę zyskał cenne minuty. Minuty, sekundy w sumie. Sekundy, nie minuty. No, wiem, że nie trafiłem w ten pokos. Idealnie. Ale dobra, taki tam, jak to tam może być. 52 kostki już. Więc tej samej też trochę będzie. Przecież tam mam cały stół jeszcze. Przydałoby się trochę chyba siana dorobić. Ja nie mam łąk. Myślę, że przed gospą sobie zrobię małą łąkę. Będę sobie ją tam prasował. Myślę, że przed gospą na tym 45-46 to będzie najlepszy pomysł na łąkę w tym momencie. No, w sumie gdzie indziej nie widzę łąki. Bo za dużo pola bym stracił. A wiadomo, krowy się rozmnażają, więc... W sumie nawet za
55%. Za 4 miesiące powinno być krowy. W grudniu chyba. No jak jest 55%, no to... A nie, dojrzałość. Dobra. Nie, czekaj, tu gdzieś było. 30%? 30? Dobra, to mi się pomyliło. Dobra. To jednak 7 miesięcy jeszcze. Bez 30% na miesiąc, a 10% na miesiąc. 7 miesięcy, czyli... Czyli na wiosnę będą krowy małe tyle. I to będą 4 krowy aż. Pisząc jeden kostek dało, tak? Albo 56. 56. Dobra. I to 56 razy... Aż 9? O, to trochę dało. Chyba 9. Tylko, że wiadomo, że słoma idzie też do ścielenia, więc to też trochę... troszkę inaczej się liczy. Dobra, tutaj tą prasę na razie. I trzeba wziąć wały. Nie wiem, które... Znaczy, obydwa są skręcone, ale nie wiem, które wziąć. Dobra, to te lecą, to są bliżej. No i jedziemy. Trochę posiać. I tak pewnie całego nie zasieję, no bo jest 20 minuta, a... Też nie chcę zbyt tym przesadzać z tymi moimi odcinkami. 40 minut to 40 minut i tyle. A ile zasieje, tyle zasieje, a resztę wiadomo. I tak po odcinku będą się dosić te pole i tak. Tak będą się po odcinku dokończyć, a nie i tak, no to więc. Teraz na pewno mu odskoczę trochę z tymi wołami, no bo tutaj są krótkie przejazdy. Będą. Właśnie zaraz zobaczycie, jeżeli. Armia chleba to jest fajna, więc pieniądze już... Czuję pieniądze. Oczywiście wszystko na mąkę przerobiłem. Całą pszenicę. A pszenicy było... Jęczmienia mąka mogę wyłączyć. 180 ton, bo już tam 4 tony przerobiło. No i będziemy tutaj siać na tym polu. Ja sobie zrobię dwa przejazdy. No, ja sobie zrobię dwa przejazdy. No, ale... Gdzieś na godzinę to my to nie będziemy siać. Przyjacielu. Ja chcę zacząć tego siewnika tylko. Nie muszę ją naprawiać. Chodzi mi o prędkość, jaką mam odstawioną. 18, dobra. Dam sobie 22 usta. 4 szybciej. Wydałem 4 szybciej z tego względu, że... Żywało ja to chyba 20 na godzinę. A jak jadą wały 20 na godzinę, to przydałoby się siewnikiem też jak 20 na godzinę, tak? Do tego jak chcę... O, tu na autostradzie będzie dobra sama, więc będzie... Będzie ciekawy. Stój tam. Albo skręć. Jak dasz radę, to skręć. Się władało pod siewnik i tyle. Jeśli nie o to... Ciekawe, czy to będzie w ogóle siat. Ty, no niby się. Niby się. Kurde. Ale jajca. Nie, to jest po prostu... O, dobra, odpuściło. Chciałem powiedzieć, że ta gra jest cudowna. No i tak jest ta gra cudowna, bo... Tak jak widzę, co się odwala w tej grze, to... Nie wiem, ten siewnik jest albo taki ciężki... Albo ja nie wiem. Czy do cholery ten ciągnik ma 400 koni. No powinien się aż rwać ten... No powinnaś ten siewnik wyrywać do przodu. Ale nawet nie wiem ile ten siewnik... No tak, sobie no, mam 12 ton nasiona. Nasion, tak. 13 ton nasion mam i to chyba z 7 ton nawozu. No to jednak trochę... Troszeczkę matę ciągnąć, jakby nie było. No to jest lekko z górki, jak widać, więc zaraz w sumie poszedł. No a wały jadą... No 22 na godzinę, tak jak mówię. Ja sobie myślałem, że 20 albo 22 ustawiłem. A, czyli jednak na maksymalną prędkość ustawiłem, bo... Bo...
na początku było 12, a ja to zwiększyłem o 10, czyli na 22. I się zgadza. Czyli jak na maksa to skręciłem, bo zastanawiam się, ile te wały podkręciłem. Czy podkręciłem je na 20, czy jednak na trochę więcej. No właśnie o tym mówię, że on będzie teraz cofał, nawróci. No a kiedy ma być? Dobra. Dobra, tak mu w sumie ładnie obskoczy. No niby jakby to 18 też bym odskoczył, ale... Ale wiadomo, im szybciej zasiane, tym lepiej. Jest 11.05, więc za kurde, za 10 minut będę miał obiad, więc ile zasieję w te 10 minut, tyle zasieję. I się pożegnamy i tyle. Ja też nie będę tutaj przesadzał. Ale strasznie hamuje ten ciągnik coś. Tylko jeszcze zbytnio sobie nie wiem co, ale... Ale cały czas 18 jedzie z silnikiem, nie spada, więc... W sumie jest lekko pod górkę, więc coś tam dociągnięcie ma, nie? Aha, no tak, ten moc jest rozwalony. Teraz dopiero zobaczyłem, że jest niedziela 1 listopada, a jest 1 października, więc... Więc teraz jak odcinki będą nagrywane, to... To tam na tym modzie w prawym górnym rogu cały czas będzie listopad świecić. Panie, gdzie to jeszcze do listopada? A w listopadzie będzie znowu 1 listopad, więc tak w sumie dziwnie będzie. Ja wiem, bo ja to już rok temu zauważyłem. Ogólnie wszystkie miesiące działają, tylko nie wiem czemu październik jest pominięty w tym modzie. No ale dobra. Ale tak nieraz się złapałem na to. Rok temu się na to złapałem. Już 18 listopad? Przecież dopiero jest październik, bo tak sobie pomyślałem, nie? Przecież dopiero październik. Nie no, że pak już 72 będzie, bo no, te dwa pola zawsze razem są siane, bo... Bo inaczej nie wypada tego siać. A na 72 nie mam pomysłu co zasiać, więc... Więc zasieję rzepak, no tam... Te 3 hektary, to rzepaku będzie więcej, najwyżej tyle. No ale przecież po słoneczniku będzie na 31. Soja, więc... Tam odda. Tutaj odda z tego pola, i z tego... I z tych. Trochę tej sobie powinno być. Ostatnio było 200 ton. Staram się, że z 350, może 400. Nie, bo mówię, myślę, że jakby tutaj było to zrobione pole z soi i bym niesiał tego rzepaku, to myślę, że 500 ton rzepaku jestem w stanie je ogarnąć. A po soi chyba sorgo, bo sorgo dość ładnie sypie. Nie, po soi musi być... Po soi musi być jakieś zboże, muszę być też. Musi być słonecznik, jakieś zboże i wtedy można sorgo dorzucić. O, żeby były trzy uprawy. No, no, to trzeba tylko jakoś ładnie rozplanować, nie? Bo jak 100 ton sorga sprzedam, no to... to będę miał... dosyć dużo pieniędzy. Dobra, znam sobie na 8 na sofanie. Na bieg 8, o. I do przodu. I poszli. Szybkie i wściekłe. No teraz jest z górki, więc teraz pójdzie 23 z silnikiem. No ja już wyższego biegu mu wrzucić nie mogę, a już mam 2,5 hektara zasiane. O, dziś później obiad. Jest 11.09, a dalej telefon nie. No podświetlę cyganie. Chcę zobaczyć, czy naprawdę jest ta 11.09. No jest 11.09, dobra. Co są?
O, ten już tu jest z wałami. Dobra, więc fajnie. Teraz kolejny przejazd już cały będzie miał. Więc w sumie nawet dosyć dobrze to wyszło. Że ja pojechałem sobie tam poprzecznik zrobić. Bo on przynajmniej z wałami dogonił. Ale nie przegonił, bo się nie da. Co? Da się? Tak, da się? Dobra, fajnie to idzie, to się... No, dobra, zapomniałem, że nie miałem tego mówić, ale... 31 minuta. Dość sprawnie to idzie, o, tak powiem. Nie będę mówił tego słowa znowu, bo może mnie to znowu zjecie. Znaczy, no nie zjecie, ale... Ale tak sobie słucham czasami, co ja mówię na tych odcinkach, to... No, 3 hektary rzepaku już jest zasiane. A tu jeszcze, o, jeszcze będzie do końca. Gdzie to jeszcze do końca tego pola? 3 hektary, ja tylko tak naprawdę ten klin zasiałem, bo ja miałem resetowany licznik na początku pola. Już 3 hektary zasiane. Gdzie to jeszcze do końca? Jeszcze to 72 pole. To około 15 hektarów będzie. Ja to pierdolę. Tarirara. A! On tam drzewko wyhaczył i się nawrócił. Dobra. W sumie to mogłem sobie przecinkę zrobić tak na dobrą sprawę i sobie siać, tak? Bo teraz on już z wołami mnie nie dogoni. Tylko to drzewko większe tutaj wyhaczył i teraz będę taki Żyd. Ale ja sobie to poprawię po odcinku, wiadomo. Nie gadę, że on tamten będzie wałował. No dobra, nie chcę, to nie chcę wałuje tak. Uważam, że kolejny będzie przejazd po długości. Ale tutaj tą manianę też się odwalił. Mordeczko, bo mogłeś tam aż do końca brakać. No ale dobra, to już te dwa przejazdy tutaj odmiedzę sobie poprawię. Zresztą, że wały jadą 22 na godzinę, to raz dwa to będzie. Bo jakby jechały 12, no to pewnie nie chciało, ale... Ale że jadą 22, no to... To dość sprawnie to idzie, powiem wam. Dużo jeszcze tego pozostało, to się nie... What, cholery! Więc mówię, no, albo powoli większe siewniki trzeba będzie myśleć, albo na więcej siewników siać i tyle. No, są dwie opcje, albo więcej siewników ogarniać, albo większe siewniki, ale to też już te duże gąsienicowe ciągniki muszą być. No bo inaczej to tego się nie da pociągnąć, tych dużych siewników, niczym innym. No i na razie te dwie piętnastki mi starczą. Najlepiej jest to, że jak idzie siewnik i zaraz za nim wał jedzie. To jest najlepsze. Bo wtedy jak idzie siewnik i wał, to jest tak w sumie dobrze zrobione wtedy. No bo że jak wały będą wyprzedza siewniki, to już wtedy nie będzie dobrze. Na przykład teraz, ja do 18 będzie 22 i to właśnie widać, że wały mnie wyprzedzają, nie? Kurde, jak to wygląda, ty! Jak on mnie wyprzedza z tymi wałami, nie? To jest hit. A przypomnę, że ciągnik ma 400 koni, nie? Więc naprawdę do wałów 300 koni zarypałem. A wały wymagają 150, to w sumie dwa razy tyle taką moc zarąbałem. Tylko, że tam przy tych wałach to tam praktycznie nie ma co ciągnąć, nie? To te wały są lekkie. Znaczy lekkie, no.
Nie ważę tyle, co ten ziemnik. Ten ziemnik waży dobre 15 ton chyba. Albo 13. On dosyć ciężki ten ziemnik, pamiętam, że jest. Waga jest tutaj. No, 20 ton ten ziemnik waży. Ja pierdziel. Mówisz tu ciągnie. To jest 20 ton sama konstrukcja. To ciekawe, czy to liczy razem z... z nasionami, czy bez. Ale chyba z bez. No to jak powiedzmy, sam się 20 ton waży. A nie, niemożliwe. Chciałbym, muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć na internecie, czy faktycznie tyle waży, czy nie. A... Thunder. No. Dobra, idę. No jeszcze ten przejazd, tylko chcę wam powiedzieć, ile ten ziemnik faktycznie w realu waży. A mój. Już GPS zaczyna wariować, bo za szybko wjechałem czy coś. Waga. Dobra, ale... Wiem, że on ma 15 metrów szerokości i... tyle. Ale jak mnie bardziej interesuje waga. Dobra, rozumiem ten tym. Jest takie coś uwaga? No! On sam się w nich waży 10 ton. To tak pisze, że 10 ton właśnie, czyli... Jest tu jest zjebany. Coś tutaj oszukuje. Ale to chyba pusty. No to on pusty ma 10 ton. No tak on jest pusty. To czemu tam pisze 19? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Albo ja jestem głupi, albo... albo nie wiem. Dobra, nie masz. Dobra, ale mówię, przejadę ten ostatni przejazd i będę kończył ten odcinek, no bo już czas na obiad. Raz, a dwa, że... no, nie ma tutaj dużo do roboty już. A jest 38 minuta, bo przypominam, 38 minuta. No jakbym tutaj miał 45 minut pewnie, 37 minut. Byłbym w stanie to zasiać, ale nie będziemy przeginać pały. Co jest na tym? Tak. No wiem, a ty nie idziesz? Wiem, że obiad. Dobra. W sumie dopiero zacząłem to rano jeździć tak naprawdę. Z tej co było dołączone. Ale dobra. Jeszcze się nawrócę ładnie i cześć. To na tyle. Ja muszę iść. Na razie.